wiedziałem, że będzie takie pytanie. I to wcale nie dlatego, że redaktor wcześniej wysłał mi pytania. Wiedziałem, że będzie to pytanie i szczerze mówiąc nawet nie szykowałem na nie odpowiedzi. Można na tą sprawę spojrzeć z dwóch stron. Rzeczywiście byliśmy tam, byliśmy przy tej sytuacji, widzieliśmy to od strony sceny, nazwijmy to. Widziałem, co robił ten chłopak na widowni. Zresztą jakiś gościu, co mieszka tu niedaleko, w ogóle nie wiem skąd się urwał i co robił na tym koncercie. Z tego, co pamiętam, to miał chyba 15 lat, nie? Rodzice nie powinni go puszczać na takie koncerty. W każdym razie... może tak, nie pochwalam zachowania Pay, nie pochwalam tego, co się tutaj stało, bo rzeczywiście puściły mu nerwy, ale też podczas tego wydarzenia, jak staliśmy tam, nazwijmy to, obok, to nie sądziłem, że z tego się aż taka sprawa rozdmucha. A zostało to rozdmuchane przez media, no... Ojciec chłopaka się poskarżył, no... Media to podchwyciły. I co nie pochwalam bardziej niż zachowania Pay, nie pochwalam tej nagonki, która później się właśnie zrobiła w mediach i tego wszystkiego, co się działo później, tych jakichś bifów śmiesznych, tego wszystkiego, co zaczęło się dziać. Uważam, że jest to niepotrzebne. Uważam, że jest to absolutnie jakimś fenomenem na skalę polskiej sceny, żeby po takiej akcji, które naprawdę się zdarzają na koncertach, to nie jest tak, że to jest jakaś nie wiadomo jaka akcja, że Jezu, pobili kogoś na koncercie. To się zdarza i to nie tylko na koncertach hip-hopowych, jak już wspominało wiele osób z różnych gatunków muzycznych. Takie rzeczy się po prostu dzieją. To zostało rozdmuchane i później cała otoczka dorzucona do tego, to wszystko, co się działo później, jest po prostu bez sensu. W całym sporze, nawiązując już do późniejszego sporu na linii TDP-a, uważam, że żaden z panów nie ma racji. Zacznijmy od tego. Chociaż Peja w tym momencie ma tutaj u mnie jakiegoś plusa za to, że co by kto nie mówił o tym programie dla uwagi, czy on był reżyserowany, czy nie był reżyserowany, no. Peja oprócz tego potrafił jakoś przyznać się do tego, że go poniosły nerwy i że rzeczywiście, no, sytuacja taka wyniknęła. On potrafił jakoś, może nie tyle przeprosić, bo z tego co wiem, to tam nie przeprosił tego chłopaka, ale przeprosić za swoje zachowanie. A każdemu z nas chyba mogło puścić nerwy. A to nie jest jego wina, że po prostu ludzie będący na tym koncercie nakręcili się. To jest w tym momencie wina ochrony, bo rzeczywiście widziałem to tam, po prostu ochrona stała i nic się za bardzo nie działo. Ale myślę, że takie sytuacje są niepotrzebne na naszej scenie i oby było ich jak najmniej. Ogólna sytuacja. Polska scena. Co to jest polska scena? Jest poznańska scena, warszawska scena, jest śląska scena. Nie ma jako takiej całej polskiej sceny. Gdzieś tam ci raperzy nagrywają wspólne kawałki, coś tam robią, ale jako taka polska scena niestety nie istnieje w całości. Jest to scena podzielona. Czy na przykład scena wojewódzka może być, no nie wiem jakby to nazwać. Ale ogólna sytuacja, czyli tak jak już wcześniej wspominałem, te bify, które teraz wyszły, nagle cała scena się zaczęła dzielić jeszcze bardziej niż była podzielona wcześniej. Tylko że u nas wygląda to trochę tak, że... Przepraszam znowu. U nas wygląda to trochę tak, że mimo że gdzieś tam te zatargi jakieś są między raperami, to nie każdy o tym mówił, nie? Teraz zaczęli o tym mówić głośno i zaczęło się robić niefajnie, bo zaczęły wypływać jakieś prywatne brudy, zostały wyrzucone na talerz opinii publicznej. Szczerze powiedziawszy, odcinam się jakoś od tego, bo staramy się wprowadzać nowych wykonawców na rynek, nazwijmy to. Mamy tam jakiś kontakt z osobami gdzieś ze sceny, które są na tej scenie już parę ładnych lat, ale
jakoś nie mam szczególnego parcia, nie są to jacyś moi szczególni przyjaciele czy znajomi, nie wiem, wszystko może przed nami, ale myślę, że ogólna sytuacja pod względem zachowania raperów jest denna. Nie ma polskiej sceny, nie nazwałbym tego jedną sceną połączoną. Mówię, są sceny, które trzymają się razem, nazwijmy to, są jakieś tam, inna rzecz, sceny właśnie typu wytwórnia, gdzie teraz zaczęły się robić jakieś tam rozłamy i tak dalej, no. Jest to jakiś motyw, bo zaczyna się to robić trochę jak w Stanach u nas, że jest East Coast, West Coast i jest Def Jam, jest Rockafella, jest Bad Boy i się zaczynają robić ekipy. Może to jest fajne, bo będzie ten rap bardziej zróżnicowany, a nie, że na każdej płycie będą ci sami raperzy. Na pewno scena pod względem otwierania się na nowych wykonawców jest bardzo hermetyczna. Bardzo ciężko jest tym nowym wykonawcom wejść na rynek, mimo że reprezentują sobą naprawdę wysoki poziom. To jest im naprawdę ciężko wbić się w tą czołówkę. Mogą, mimo że wydadzą płyty, to i tak ta płyta gdzieś tam utonie, bo po prostu ilość płyt hip-hopowych, które wychodzą teraz, mnie na przykład przeraża. Jestem kolekcjonerem płyt i staram się każdy tytuł mieć na półce, oczywiście z tych wartych kupienia. I na przykład wrzesień w tym roku ciężko było mi kupić wszystkie płyty. Jeśli chodzi o młodych wykonawców, którzy pojawiają się na scenie, mają jeszcze jeden podstawowy problem. Bardzo szybko po wydaniu, załóżmy, legalnej płyty jednej, stają się gwiazdami. Gdzieś to możliwe, że wynika z jakiegoś wysokiego ego, jakiejś samooceny. Ja, tak jak mówię, ja nie mam ciśnienia na zrobienie legalnej płyty, bo nie zbuduję to szczególnie jakoś mojego ego. Nie stanę się nagle gwiazdą i nie będę nagle brał pieniędzy na przykład za zwrotki do grania. No, mówię, gdzieś tam ci ludzie w pewnym momencie bardzo mocno urośli. My, tak jak mówię, stawiamy na to, żeby wrzucać na scenę nowe osoby i budować jakby nową scenę i zrobić zmianę warty. Deka. Wiele osób pyta. Tak, Deka ma wielu fanów. Deka dołączył do nas stosunkowo niedawno go też poznaliśmy. Ostatnio zagraliśmy razem jakieś tam koncerciki, coś tam. Bardzo w porządku chłopak. Czy będzie to Życia Szkic 3? Wątpię. Chociaż zaproponuję mu, żeby zaczął robić mixtape'y Życia Szkic. Jeśli chodzi o warstwę muzyczną, to teraz dogadujemy się z DNA. DNA będzie produkował wiele bitów na tą płytkę. Uważam, że płytka będzie dobra, uważam, że płytka będzie mocna i tak jak sobie to założyłem, jeśli Deka naprawdę zaskoczy mnie materiałem, to będzie właśnie kolejny legal, o który pytaliście.